Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz. Jak dobrze wiecie, zajmuję się profesjonalnie bronią białą oraz szermierką samurajską. Dzisiaj zajmiemy się takim wyjątkowym dla mnie tematem. Mianowicie będą to samurajczyku kata, a konkretnie, że tak powiem, w tym odcinku pierwsze kata szkoły samurajów. Są to kata ułożone przez Hansiego Tomasza Piotrkowicza, czyli prywatnie mojego ojca. I jest to taki element jego kontrybucji do szermierki samurajskiej, Bat Todo. Coś, co od siebie dodał do tej szermierki. I wykonam te kata i opowiem wam trochę o nich i objaśnię, jakie są ich kluczowe punkty. I tak dalej, i tak dalej. Te kata zostały ułożone na podstawie takiej kombinacji, które robimy w Kihonie, ćwicząc solo, na sucho, oraz kombinacji walki, kumitachi, które już od prawie tam 20 paru lat są trenowane w szkole samurai. Więc jest to dobytek intelektualny tej szkoły oraz wszystkich sensejów i jacy w niej uczyli, łącznie ze mną. No więc, pierwszy kata. I pan me! Pokażę jeszcze raz. I pan me! Bokiem, już z pewnym objaśnieniem. Joj, musubidachi, palce na zewnątrz, pięty razem. Ręka tutaj kontroluje super. Ukłon. I zaczynamy kata. Raz, dwa, trzy. Dobycie w trzech krokach do przodu, zaczynając od prawej. Potem Seichudan Kame, otwarcie, frontem, ta pozycja wygląda tak, sinogi do góry, boczna wypukłość, hop, odbicie, cięć, Shonengi, proste cięć, raz, dwa, Jodan Chiburi, w dwóch ruchach do tyłu, Jodan Chiburi. Druga ręka otwarta na sali, na pochwie miecza, dotyka bocznego tutaj ucha od pochwy miecza do sali. No to. Zaciśnięcie, dosunięcie. Raz, raz, dwa, trzy. Pierwszy krok do tyłu akcentowany lewą nogą, następne płynnie. Powinniśmy mniej więcej skończyć w tym samym miejscu. Pokażę z drugiej strony. Samurajczyku kata. Panmy! Ukłon. Teraz. Prawa noga do przodu, prawa ręka nad sobie. Wzrok wbity w przeciwnika. Dwa. Lewa noga do przodu. I prawa ręka na rękojeść i zaczynam wyciągać miecz. Wyciągam miecz bezgłośnie. Nie tnę mieczem pochwy. Wszystko ładnie i technicznie, prawda?
i potem otwarcie, lewa w przód, odbicie i jestem w Jordan Kamae, krok, cięcie i kończę cięcie w Gedan Kamae. Raz, dwa, Chiburi w dwóch krokach do tyłu, ręka otwarta, zamyka się, kiedy miecz już dotyka tutaj do dłoni lewej. I w skupieniu powoli połamać. Wciskam. Raz, raz, dwa, trzy. I tak wygląda Ippon. Jest to bardzo prosta kata. Interpretuje się je tak, że odbijamy miecz przeciwnika, skracając najpierw dystans, orientujemy się, że on ma złe zamiary, widzimy go, on naciera, hop, odbijamy i atakujemy. Jest to taka obrona typowa dla kendo oraz innych sportowych, bardziej w stylu szermierki. Sinogiłkę powinno się wykonywać gdzieś tu, to odbicie, domknąć nadgarstkiem i nieznacznie wybić ostrze przeciwnika w bok. Może być ono wykonywane zarówno od jednej, jak i od drugiej strony. W każdym razie otwarcie jest tak, miecz idzie pionowo, tutaj domykamy i do Jordan Kame. Ok, tu raz, hop, hop, ok. No i odpowiednio z pracą nóg to wygląda w ten sposób. Raz, lewa w przód, odbijam, przyjmuję pozycję i zauważcie, że tu ten ruch jest dość oszczędny, a odbicie jest na tej wysokości, zanim miecz przeciwnika trafi w waszą głowę, a nie gdzieś tu. Hop. Domykam nadgarstkami. Cięcie kończące. Ok. Jordan. Chiburi. No to. Ważne, żeby nie spuszczać wzroku z przeciwnika, kiedy robicie noto, żeby chiburi było prowadzone w ten sposób, czubek naprzeciwko kolana, w razie czego, jeśli przecięty przeciwnik jeszcze się ruszy, możemy dobić go. Ok. Chowamy, też nie wiemy, czy to jest koniec, czy zaraz nie przyjdzie nam przeciąć i dobić przeciwnika, ok, czy pchnąć, dlatego schowanie jest powoli, z kontrolą i w napięciu, ok. No i tam odpowiednia ilość kroków do tyłu. Tak wygląda pierwsza kata, jest to jedna z częściej używanych technik w kendo, sinogiłkę i też często używana w walce realnie mieczem. Jeśli chodzi o chambara, to akurat sinogiłkę ze względu na dużą elastyczność broni nie jest tak często używaną obroną. Tak czy inaczej, tego typu rzeczy ćwiczymy pod kanami u nas w szkole już od bardzo dawna, sinogiłkę shomengiri i jest to przetestowana przez nas taka kombinacja, która jest, tak jak wcześniej mówiłem przed chwilą, obecna w innych stylach i choćby dlatego warto zapoznać się z tym kata, które ułożył Ansi Piotrkowicz. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.